Elo, elo, panowka was w dniu. Elo, elo, 12 Kozlo, pozdro. Witam was w dniu 105. Dzisiaj z racji tego, że wczoraj był normalny dzień treningowy i jednak tych przeciążeń trochę było, no to daję jeszcze odpocząć temu barkowi i pokażę wam, jak sobie mniej więcej wracam z tym barkiem, jakie rehaby robię. I tutaj na pierwszy rzut od razu widzicie standardowe moje ćwiczenie rozgrzewkowe, czyli ściągam łopaty. No i trzymam tutaj w górze takie 5 sekund, staram się tak, żeby wzmocnić sobie ten tył. Następnie jest to rotacja zewnętrzna, też na te stożki rotatorów, i robię sobie tak 10 powtórzeń z przytrzymaniem takim 3-sekundowym na jedną stronę, no i na drugą stronę to samo. O dziwo, przy tych ćwiczeniach, no to ja kompletnie bym, no kompletnie nie czuję tego tyłu barku, więc o tyle dobrze. Tu widzicie kolejne ćwiczonko, to jest odwodzenie takie do boku i też przytrzymanie na sekundę, dwie. I cały ten pakiet tych trzech ćwiczeń też robię sobie zawsze przed treningiem. To jest to, co wam mówię, że nie pokazuję wam tego, no bo po chuj. Dobra, no tutaj jeszcze kilka powtórzeń wleci. Halo! I tu dalej mamy wzmocnienia. Tak, żeby przepracować, to już widzieliście wcześniej z polecenia Sakera, Y-Race to się nazywa chyba. Tak, żeby przepompować trochę sobie właśnie ten nadgrzebieniowy. Tutaj z powtórzeniami, no to po prostu tak jak czuję już, zaczynam jakiś albo minimalny ból czuć, albo już jak ta pompa jest taka właściwa, no to wtedy kończę. To jest jakieś 15 powtórzeń, bym powiedział. I na koniec oczywiście brzuszek, tutaj po 3 serie Dragon Flag, gdzie kurde, no zdziwiłem się, bo progres siadł dosyć sporawy. Tak jak widzieliście wcześniej, to ja potrafiłem może 2-3 sekundy przytrzymać, a tutaj takie solidne 5 sekund siadło. I to w 3 seriach. No i na koniec oczywiście 3 serie Hollow Body. No i to by było na tyle. Króciutki odcinek dzisiaj. Trzymajcie się. Siła i honor.